Aloha! Wyspa wita ponownie panią doktor nauk medycznych Agnieszkę Pacyk. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam ponownie. Jakże miło mi panią widzieć. Tak mnie miło, również. Tak miło nam się rozmawiało ostatnio. Pani doktor ma dwa koniki. Jednym z nich jest adhezja, a drugim anestezja. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać z panią na temat bólu i strachu przed nim. Tak naprawdę to, co jest istotne, podczas wizyty pacjenta, dla pacjenta oczywiście, to, żeby jak najmniej bolało. I ta przyjemna wizja, która jest z tyłu głowy, że może nie będzie bolało, jeżeli się ziści, to później rzeczywiście powoduje, że z większą odwagą, zaufaniem przychodzimy z powrotem do gabinetu, do tego lekarza, który potraktował nas tak ulgowo. To prawda. Bez bólu. To prawda. Ja bym powiedziała nawet, że to jest jedno z podstawowych, wiodących kryteriów wyboru lekarza, ponieważ spora część populacji bardzo boi się dentysty i dlatego unikają wizyt, wręcz ograniczają tylko do takich sytuacji, gdzie to jest już koniecznością, a to wynika ze strachu, więc nie możemy zanegować tego problemu, że pacjenci nie przychodzą, bo są jakby nie dbają o własne potrzeby zdrowotne, ale często są sparaliżowani przez strach. I ten problem, jako ciekawostkę powiem, że w Europie dotyczy 15% populacji, czyli co szósty pacjent de facto unika dentysty permanentnie. W naszym społeczeństwie nawet bym powiedziała, że jest to troszkę więcej, bo nakładają się jeszcze kwestie ekonomiczne. W związku z tym to kreuje określone problemy zdrowotne, bo taki pacjent, który nie przychodzi systematycznie, jak już do nas trafia, to ten przypadek jest trudniejszy, często zaostrzony i nam jest już go trudniej znieczulić. W związku z tym trzeba zadbać o tym. Przede wszystkim jeszcze dochodzi problem taki, że im dłużej czekamy, tym jednak problem się robi większy i ból jest większy, tak? I mamy problem ze znieczuleniem. W związku z tym kwestia znieczulenia w stomatologii jest kwestią fundamentalną, ponieważ pacjent oczekuje, i taki jest przekaz medialny, leczenia bezbolesnego. I my oczywiście staramy się to zapewnić, mamy coraz lepsze środki. Właśnie, czy jest to możliwe? Ja zapytam, czy jest to możliwe? Tak, żeby to znieczulenie było bezbolesne. Jest to możliwe, bo samo znieczulenie, które potem daje bezbolesny Bo tego znieczulenia też się pacjenci boją. Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć. Doskonale, że pani o to pyta, ponieważ sam moment wykonania znieczulenia i widok igły, widok narzędzia już poteguje taki poziom lęku u tych pacjentów bardzo wrażliwych, że automatycznie są sparaliżowani, zwiększa się napięcie w ciele. My to widzimy, jak oni się wbijają w fotel. Im bardziej pacjent się denerwuje, im większy jest ten lęk, tym niższy poziom bólu i rzeczywiście go może bardziej boleć. Aczkolwiek są teraz metody, są techniki, są narzędzia, gdzie staramy się to zminimalizować i rzeczywiście zrobić to wrażenie wow na pacjencie i można pacjenta znieczulić bezboleśnie, chociaż w pewnych regionach jest to trudniejsze. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii też lekarze muszą się kształcić, bo kwestia właśnie stosowania odpowiednich środków znieczulających, uaktualniania tej wiedzy, przypominania sobie aspekt znieczulenia dzieci, to jest bardzo istotne, czy można czym znieczulać. No i wreszcie te narzędzia, które też się zmieniają, więc temat znieczuleń jest tematem, który jak wiele w stomatologii trzeba co jakiś czas po prostu sobie odświeżyć. Teraz mnie pani doktor zaciekawiła bardzo tym bezbolesnym znieczuleniem i chciałam troszkę podpytać, jak to wygląda, no bo jednak znieczulenie kojarzy nam się z igłą, tak? Na której widok pacjenci nierzadko dostają już dreszczy. To prawda. W jaki sposób przebiega to nowoczesne znieczulenie, które powoduje, że igła nas nie straszy, tak? I boli zdecydowanie mniej.
Widok tej wielkiej karpuli metalowej, która pojawia się przed oczami pacjenta, potęguje te wszystkie jego wcześniejsze lęki. W związku z tym przede wszystkim dziwi nas fakt, że w dalszym ciągu w stomatologii posługujemy się metalowymi karpulami, które są wielokrotnego użytku, chociaż na rynku są już rozwiązania inne, które są zupełnie inaczej funkcjonują i spełniając kryteria bezpieczeństwa. Więc to jest pierwsza sprawa. Drugi nurt w stomatologii to jest znieczulenie komputerowe. Znieczulenie komputerowe, które już... Brzmi po prostu jak Matrix. Tak. I pacjenci, nie do końca wiedząc, o co chodzi, samo słowo kusi ich, żeby wypróbować. I rzeczywiście to jest bardzo dobra forma znieczulenia. To nie jest tak, że lekarz bez znieczulenia komputerowego nie jest w stanie wykonać tej procedury w sposób prawidłowy i co najważniejsze dla pacjenta bezboleśnie. Tutaj bym zanegowała to, ale jest nam po prostu łatwiej, ponieważ urządzenie steruje, tak jak przeze mnie stosowany DentaPen, który wygląda jak długopis. Jest bardzo niewielki, lekki i ja mogę ustawić sobie program, gdzie ten płyn, środek znieczulający jest po prostu podawany bardzo powoli i sterowany przez to małe urządzenie. Ponieważ my mamy też taki nawyk, że pracując, przyjmując tych pacjentów w ciągu dnia i podlegając naturalnym procesom zmęczenia, no w którymś momencie ten nacisk już nie będzie tak kontrolowalny. Tak. I w którymś momencie przycisnę trochę szybciej. Tempo podawania środka znieczulającego jest bardzo ważne w aspekcie bólu, ale w aspekcie bezpieczeństwa, ponieważ im szybciej podam znieczulenie, tym większe ryzyko przedawkowania, więc to jest bezpieczeństwo i komfort dla pacjenta. I to, że jest element zaskoczenia, czyli tak, to, że mamy jakąś zabaweczkę, gadżecik, który kusi, który intryguje, który nie wygląda groźnie, także ten DentaPen rzeczywiście się sprawdza, bo jest jakiś pretekst też do rozmowy z dzieckiem. I daje obietnicę, że będzie inaczej. Że będzie inaczej i bezpieczniej. Tak? Dokładnie. Także to jest w ogóle ogromne zagadnienie, któremu poświęcamy w ramach takich kursów sygnowanych nazwą Tu nie boli, prowadzone są przez Septodont. Prowadzę ja i moja koleżanka psychoterapeutka, gdzie udzielamy wskazówek, jak przygotować pacjenta, to się nazywa w ramach jatrosedacji, ale też jak przeprowadzić te wszystkie procedury, żeby to było nie tylko prawidłowo, bo to jest coś, co zawsze nam przyświeca, ale również najbardziej komfortowo, respektując wszystkie oczekiwania pacjenta. A oczekiwanie współczesnego pacjenta jest takie, że ma nie boleć. Ma nie boleć i my to musimy wiedzieć, jak zminimalizować, jak wiadomo, rozmawiać. Że nie będzie takiej sytuacji, że w ogóle nie będzie bolało, tak? Ale rzeczywiście... Czasami w niektórych rejonach jest to prostsze do uzyskania, ale też nie może to być przekaz taki, że na pewno, na 100% każdemu pacjentowi jestem w stanie wykonać bezboleśnie, bo tego nie możemy powiedzieć. Tak. I też umiejętny przekaz, stworzenie takiej platformy komunikacyjnej z pacjentem, jak z nim rozmawiać, żeby on zrozumiał to i nie był ewentualnie rozczarowany w momencie, kiedy jakiś bodziec dotrze. Tak? To też jest ważne i to ćwiczymy na scenkach. W związku z tym oprócz tego aspektu samych technik, bo przypominamy sobie techniki, ćwiczymy na fantomach, jest bardzo dużo teraz sprzętu, który pozwala nam przećwiczyć te techniki. Są też techniki, które są trudniejsze, na przykład znieczulenie w żuchwie. Amerykanie mówią o depresji żuchwowej, czyli co jakiś czas w naszych gabinetach pojawia się pacjent, którego mamy problem, żeby go znieczulić. Dlaczego? Jest wiele powodów. Natomiast im więcej lekarz zna technik, tym większe prawdopodobieństwo, że mu się uda go znieczulić. I potem już sobie zapamięta, zapisze w karcie, co należy u tego konkretnego pacjenta zrobić i zwiększa swoje kompetencje, ale też potrafi... Zaufanie pacjenta. Dokładnie. Tak, potrafi sobie poradzić w sytuacji, która zdarza się każdemu z nas. Co jakiś czas to znieczulenie w obrębie żuchwy jest dla nas problemem. Ale też koniecznością, tak? Koniecznością, tak, ale trzeba wiedzieć, jak sobie umieć z tym po prostu poradzić. Pani doktor, to jeszcze jeden temat, myślę, że bardzo ważny, a mianowicie bezpieczeństwo w gabinecie związane z podaniem znieczulenia, tak? Czyli krótko mówiąc i kolokwialnie,
jest ta karkula, tak? Mhm. Z ogromną igłą. Jest pacjent za pacjentem, tak, asystentka, higienistka. Jest pośpiech. Tak, jest pośpiech, musi szybko tutaj wszystko przygotować. No i jest spore ryzyko jednak zakucia, tak? Tak, to prawda. Jak sobie z tym poradzić? Co, w jaki sposób, nie wiem, zniwelować to ryzyko do minimum? My jako profesja zabiegowa wykonujemy tych znieczuleń bardzo dużo, czyli ryzyko zakłucia jest bardzo wysokie wśród personelu gabinetów stomatologicznych i pielęgniarek. To są te dwie grupy zawodowe, które rzeczywiście są narażone na zakłucia igłą. I wiemy, że tych zakłuć jest stosunkowo dużo. Te dokładne statystyki nie są znane, ale one się wiążą z poważnymi chorobami, czyli z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, C, zakażeniem HIV. W związku z tym rzeczywiście trzeba się starać, aby wdrożyć w gabinecie stomatologicznym takie instrumentarium, już nie mówiąc o procedurach, żeby to zminimalizować. To ryzyko zawsze istnieje, ale chodzi nam o to, żeby pracować bezpiecznie, żeby bezpieczny był lekarz, pacjent i oczywiście reszta personelu medycznego. Co daje nam takie możliwości? Są tak zwane bezpieczne igły, ponieważ który moment jest momentem newralgicznym? To zakłucie pojawić się może w różnych sytuacjach, ale zbadano ten problem dosyć wnikliwie i okazuje się, że takim momentem, kiedy może do tego dochodzić i realnie dochodzi, jest najczęściej ten moment, kiedy my po wykonaniu iniekcji powtórnie staramy się igłę zabezpieczyć nasadką. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 2013 roku, no, czyli minęło... dosyć odległe. Tak, nie wolno nam tego zrobić. Czyli nie wolno nam powtórnie nałożyć nakładki, ponieważ właśnie w tym momencie dochodzi do zakłuć. Ale co z nią zrobić? I no tutaj właśnie pozostaje kwestia otwarta. Ponieważ tak naprawdę w stomatologii są sytuacje, gdzie ja wykonam znieczulenie i mogę na przykład od razu, jeżeli mam spalarkę, to pozbyć się tej igły, ale najczęściej jest tak, że ja biorę pod uwagę konieczność podania powtórnego środka znieczulającego i przez ten moment ta igła powinna być w jakiś sposób zabezpieczona. No ale brak jest możliwości, tak? No bo jeżeli nie możemy nałożyć takie, tej nakładki. Są już takie rozwiązania i na naszym rynku mamy Ultra Safety, to jest produkt septodontu, gdzie zarówno karpula, jak i cały ten system jest nakierowany na bezpieczeństwo, czyli mamy taki system, gdzie ruchoma nasadka jest przesuwana i ja mogę na czas odłożenia na tackę zabezpieczyć tą igłę w 100%. Czy ta nasadka jest ruchoma? Jest ruchoma, tak. Można ją zablokować ostatecznie w momencie, kiedy ja już kończę ten zabieg i odkładam i wiem, że te narzędzia idą do utylizacji, tak żeby pozostałe etapy nie wiązały się z ryzykiem, czyli ta tulejka zostaje bezpowrotnie jakby zamknięta. Tak. I to jest fenomenalne rozwiązanie. Już uczelnie medyczne się tym zainteresowały. U nas ten system istnieje. Od momentu, jako ciekawostkę powiedzieć, wprowadzenia u nas w zakładzie endodoncji nie było żadnego incydentu zakłuć. A, no to rzeczywiście to jest we Wrocławiu, w Białymstoku, w Lublinie. To o tyle jest istotne, że nasz ustawodawca nakłada na nas obowiązek w momencie, kiedy kogoś zatrudniamy w gabinecie stomatologicznym, zapewnienie mu sprzętu, który chroni przed zakażeniem. Innymi słowy, jeżeli w moim gabinecie zatrudniona przeze mnie asystentka, higienistka zakłuje się, to może na podstawie tego rozporządzenia rościć sobie prawo do odszkodowania, ponieważ ja jako jej pracodawca nie zapewniłam sprzętu, który ją przed tym chroni. W związku z tym ranga tego problemu w dzisiejszych czasach jest dosyć znaczna. Chodzi i o bezpieczeństwo i też ekonomiczną stronę funkcjonowania wszelkich placówek medycznych, gdzie świadczone są świadczenia zdrowotne. I przede wszystkim o zdrowie, tak? No zdrowie to jest nasza wartość nadrzędna, więc staramy się to chronić na różnych poziomach i nie zapominajmy, że ta ochrona pacjenta jest dla nas priorytetem, ale sami też musimy się chronić, ponieważ to oprócz roszczeń, to wiąże się z tym, że możemy utracić zdolność do wykonywania zawodu czasowo albo w ogóle. I wtedy wiąże się z przejściem na rentę. W związku z tym konsekwencje nieznajomości samych aspektów prawnych i rozwiązań, które pozwalają nam to ryzyko zminimalizować, no może być groźne, dlatego warto wiedzieć, jak zwykle
w życiu. Po prostu im więcej wiemy, tym lepiej się w tej rzeczywistości gabinetu stomatologicznego możemy poruszać. I tym bardziej jesteśmy bezpieczni, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Drodzy Państwo, no, mamy nadzieję, że przybliżyłyśmy z Panią doktor, głównie Pani doktor, temat znieczuleń, że będziecie ostrożni, będziecie bezpieczni, będziecie korzystali z rozwiązań, które pozwolą Wam zadowolić zarówno pacjenta, jak i zadbać o siebie i swój personel. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Pani doktor. Dziękuję bardzo i zapraszam na kursy Tu nie boli. Zapraszamy. Dziękuję.